Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w filmie, który był wyczekiwany przez Was przez nawet nie wiem jak długo, a wszystko dlatego, że 6 miesięcy temu robiłam remont mojego pokoju. Zwlekałam z tym room tourem, ponieważ czekałam cały czas na dwie szafki i tych dwóch szafek dalej nie ma, ale stwierdziłam, dobra, już walić te szafki, zrobię Wam room tour bez tych szafek, więc zapraszam Was na room tour! Po wejściu do pokoju tak się wszystko prezentuje. Tutaj jak wchodzicie, to jest łóżko i bardzo dużo osób pyta o to łóżko, skąd ono jest, więc ono akurat było robione na zamówienie. Znaczy jakby mój tato wymierzył całe te płyty, ja tylko powiedziałam jak chcę, żeby to wyglądało, bo znalazłam podobne łóżko na Pinterestie i sami to łóżko skręciliśmy, więc takiego nie da się nigdzie kupić, po prostu musielibyście sobie zrobić na zamówienie. To od razu mówię, bo dużo osób pytało. I tutaj na dole pod tym łóżkiem mam takie kosze. Mam podpisane, co jest w każdym koszu, bo nigdy nie chce mi się szukać, a zazwyczaj nie pamiętam, więc to są jakieś na przykład randomowe rzeczy. Tam z tyłu zawsze jest jeszcze drugi kosz i w tych koszach też trzymam różne rzeczy, ale na przykład są rzeczy do surfingu, jakieś cotton ballsy, których już w ogóle nie używam, więc to sobie tutaj siedzi, bo nie chce mi się tych rzeczy wyciągać, więc tam są takie rzeczy, których praktycznie nigdy nie wyciągam, a gdzieś trzeba je wsadzić. Tutaj jeszcze w górnym rzędzie też mam różne rzeczy, na przykład, nie wiem, trzymam sobie skarpety, a tu jakieś kompletnie randomowe rzeczy, tutaj jakieś papiery, tutaj bieliznę, tutaj mam walizkę, która o dziwo bardzo ładnie się skomponowała z resztą tych rzeczy, więc tutaj leży, no a tu są jakieś kosmetyki. Tu sobie stoi moja gitara i właśnie tu w tym miejscu oraz w tym miejscu tu mają być takie dodatkowe szafki, to będzie wyglądało jak taki jeden długi mebel, ale jeszcze ich nie ma, więc no na razie jestem pusto. I tutaj po prostu sobie trzymam ukulele, statyw i tam jakieś graty. No a tu już się zaczynają książki. I jeszcze przypomnę Wam, że właśnie trwają zapisy na moje warsztaty taneczno-gimnastyczne. Wszystkie szczegóły są w poprzednim filmie, podlinkuję Wam go tutaj i w opisie też będzie. I to jest jeden z dwóch mebli, który został jeszcze z poprzedniego pokoju. Na pewno pamiętacie z poprzedniego room touru tą szafkę i ona też była robiona przez mojego tatę na wymiar, więc no nie da się takiej nigdzie kupić. Ja sobie wymierzyłam dokładnie jak ma wyglądać każda półka, więc każda jest dopasowana do różnych książek i te niżej są puste, no bo i tak tutaj będzie taka szafka, która zakrywa wszystko, więc jakby od tej półki dopiero będzie wszystko widać. Tutaj mam jakieś przekąski, tu różne książki, tu głównie moje książki. Bardzo polecam kurs spełniania marzeń, Wyspę X. Będę niematerialnych szaleńców, będę szalonych owozowiczów i na tropie magii. Dalej są jakieś filmy. Kostki do jogi, więcej książek, jeszcze więcej książek. O, tutaj macie mój srebrny przycisk. Tu na górze mam jakiś bidon, którego nie używam, więc nawet nie wiem czemu tam stoi. I obok jest moje trofeum z tenisa, które zdobyłam kiedyś w turnieju, jak byłam w USA. Tutaj mam książki Ricka Riordana. Tu jakieś przypadkowe książki, tu jest taka półka na głośnik i randomowe rzeczy. I jeszcze mam taki pojemnik na zakładki. Sama go zrobiłam kiedyś, zresztą nawet nagrałam o tym film na mój drugi kanał. A tu po prostu trzymam jakieś też takie przypadkowe rzeczy, na przykład roller, matę do gimnastyki i kapcie. No i tutaj mam materac, który tak dosyć luźno leży, więc on się tutaj trochę rusza i czasami trzeba go poprawiać, ale jak dojdą te szafki po bokach, to one go tak ścisną i już się tak nie będzie ruszał. Jeżeli chodzi o pościel, to ona jest z Home & You, jakby ktoś chciał sobie taką znaleźć, to chyba jeszcze jest. No i tutaj mam takie duże lustro i ono też zostało jeszcze z poprzedniej wersji tego pokoju, tylko wtedy te lustra były jakby tu jedno, tu drugie i teraz jedno z nich dałam w ten sposób, a drugie jest tutaj. Dałam wokół niego taki sztuczny bluszcz, którego kiedyś używałam chyba do zrobienia kempingu w pokoju, bo bez tego bluszczu było to jakieś takie łyse. No i tutaj mam palmę, to jest
palma areka i zawsze chciałam mieć palmę, więc w końcu mam. Doniczka jest chyba z Obi, jeżeli dobrze pamiętam. I tu mam taki fotel, on jest z Iska, czy jakkolwiek się to czyta. Jest mega wygodny, można sobie w nim tak usiąść, pochillować, wziąć jakąś książkę czy cokolwiek. I tutaj jeszcze mam poduszkę z Vincentem, która jest z mojego sklepu. W ogóle Vincent bardzo lubi spać na tym fotelu, więc on czasami tu śpi. I akurat w towarzystwie swojej własnej poduszki. Bardzo chciałam urządzić ten pokój w takim stylu naturalnym, trochę surferskim, w takich klimatach, które ja kocham, czyli plaże, palmy i natura. Więc siedziałam na Pinterestie i godzinami wpisywałam pokój w stylu boho, pokój w stylu boho. No i tak to wszystko powstało. Teraz czas na drugą stronę pokoju. I z drugiej strony mam biurko i szafę. Zacznijmy może od biurka. I biurko i krzesło zostały jeszcze z poprzedniej wersji tego pokoju, więc no nic nowego. Jeżeli chodzi o biurko, jak nie oglądaliście poprzedniego room touru, to tu jest taka korbka, można ją sobie wyciągnąć. Ono w ogóle jest z Ikei, to krzesło też jest z Ikei. I jak sobie tak będziecie kręcić przez jakąś minutę, to to biurko się podnosi. Jakby z każdym obkręceniem ono jest coraz wyżej. I to jest po to, że jak bardzo dużo się siedzi przy biurku, to czasem można je podnieść nawet gdzieś tak, nie wiem, dotąd i wtedy mogę przy nim stać i nie muszę cały czas pracować na siedząco. To, co tutaj jest z boku, to jest oczyszczacz powietrza z Dysona, bo u nas jest tak zła jakość powietrza w zimie, że idzie zwariować, więc no musiałam to kupić w tamtym roku, to jest po prostu niezbędnik. Tutaj mam kolejną palmę, mam mój komputer, tutaj mam taki pojemnik na jakieś zeszyty, papiery i tak dalej, żeby zorganizować miejsce pracy. O, to jest bardzo fajna rzecz, to jest z Ikei, to jest taki trzymacz na telefon, więc jak chcę sobie siedzieć przed komputerem, ale jednocześnie widzieć telefon, no to mogę sobie go włożyć tutaj. I kolejna mega fajna rzecz, to jest taki rozdzielacz do kabli, to jest przyklejone na stałe do biurka i przez to tutaj mam końcówki od ładowarek, a one są przypięte tam na dole i nie muszę za każdym razem szukać kabla, tylko zawsze te kable są tutaj na miejscu. Tutaj mam różne karteczki, długopisy, flamastry i takie tam. I z tyłu mam tablicę, ona również jest z Ikei, w zasadzie to są dwie takie kwadratowe tablice tylko obok siebie. Ona jest mega fajna, bo można sobie tutaj przyczepić to, co by się chciało, są do tego różne końcówki, czy na przykład mam o takie haczyki, mogę na nich wieszać co zechcę. To też się wszystko odpina, można to przepinać, gdzie by się chciało. Te pojemniki też można odpiąć, przypiąć i wszystkie te rzeczy są z Ikei, więc mega polecam. To już tyle, jeżeli chodzi o strefę biurka. I obok mam szafę, ona jest chyba z Black Red White. Ta szafa jest mega fajna, bo jest bardzo pojemna, a jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca przez to, że jest narożna. Tutaj mam koszulki, tutaj mam spodnie, tutaj mam jeszcze więcej spodni. Tam na dole mam takie ciuchy, których kompletnie nie używam, bo nie chcę mi się tam schylać, więc tam są takie mniej potrzebne. Tutaj mam krótsze bluzy, bo w ogóle tą rurkę musiałam sobie domontować, bo trochę ktoś tego nie przemyślał i jedyny drążek, jaki tu był na początku, to był o ten. I wtedy niby ta szafa była narożna, ale tak naprawdę ta przestrzeń tutaj była kompletnie niewykorzystana, więc dorobiłam sobie i tą rurkę tutaj na górze, i tą na dole, i teraz mi się tutaj mieszczą wszystkie bluzy, tam też się mieszczą rzeczy, więc ta szafa jest dla mnie taka idealna. I tutaj na górze mam kosz na czapki, lub czapki z daszkiem, czapki zimowe, jakiś kapelusz i tak dalej. I obok szafy mam kosz na śmieci, ten kosz jest znowu z Home & You, to jest bardzo dużo rzeczy z Home & You, w zasadzie cały ten pokój to jest Ikea i Home & You. Ten kosz jest z Home & You, ten też, no walizka nie jest, a tamten koszyk taki metalowy jest z Obi. I wszystkie te tutaj na dole są z Ikei. Na parapecie mam kolejną palmę, jak widzicie ja bardzo lubię palmy, więc mam ich dużo. Tutaj mam pudełko na chusteczki, ono jest z bambusa. Ono się tutaj z boku otwiera, wtedy możecie tam od dołu władować tyle chusteczek, ile się zmieści. Tutaj mam ananasa, w zasadzie tu był ananas i teraz rosną tutaj dwa nowe, ale muszę to przesadzić do dwóch różnych doniczek. Wrzucę wam zdjęcie po prostu, jak to wyglądało, zanim to był jeden wielki badyl. Tu mam trochę książek, to są raczej takie książki, które albo chcę przeczytać, albo jestem w trakcie czytania. Jeszcze tutaj po bokach znowu mam bluszcz
i mam cotton ballsy. Je się tutaj włącza. Teraz to tego jakoś bardzo nie widać. One akurat są z Allegro i to bardzo fajnie wygląda w nocy. I ja sobie wtedy leżę w łóżku, coś oglądam, coś robię na telefonie albo piszę książkę i właśnie mam takie lampki włączone. No i super jest to, że jak sobie włączę te, to nie muszę już nigdzie wstawać, tylko wyłączam je jednym ruchem ręki, no i mogę prosto iść spać. Na tym wieszaku wiszą różne rzeczy. Teraz to wygląda bardzo dobrze, bo po prostu plecak, worek, nerka, ale zazwyczaj tutaj wisi wszystko, to jest taki zbiór randomowych rzeczy i ten wieszak jest z Home & You. Jeżeli chcecie widzieć więcej moich treści, to zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam publikuję zdecydowanie częściej niż tutaj. A tutaj dajcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek, to będziecie dostawać powiadomienia, jak tylko wrzucę nowy film i na pewno nic nie przegapicie. Your eyes, oh goodbye Virginia.